Przed nami zadanie z naszego portalu. Prosta przechodzi przez następujące punkty. Te punkty mamy tutaj w tabelce. A równanie tej prostej jest zapisane w postaci y równe mx plus b. No i trzeba znaleźć m, znaleźć b i wpisać tutaj. Więc ja przekopiowałem sobie to zadanie do mojego notatnika. No i teraz przypomnę, że prawda, jak mamy prostą w układzie współrzędnych, mamy prostą i na niej mamy to, co to, jak weźmiemy dwa dowolne punkty na tej prostej, może takim kolorem, i obliczymy, to ten współczynnik kierunkowy, czyli jeżeli to nazwę delta y, czyli różnica współrzędnych y, a to nazwę delta x, to m jest równe delta y przez delta x dla dowolnych dwóch punktów na tej prostej. Czyli tu właściwie prosta jest wyznaczona przez dwa punkty, więc tu mamy właściwie za dużo danych. No i możemy wybrać te punkty tak, żeby nam było najwygodniej, więc może na przykład ten punkt wybierzmy, ten o całkowitych współrzędnych, prawda, i ten. Czyli mamy punkt, nazwijmy go może A i nazwijmy ten punkt B i ten punkt A ma współrzędne minus 1, 3, a B ma współrzędne 2 i 1. Wobec tego M, czyli współczynnik kierunkowy jest tak. Różnica współrzędnych y, czyli może od b będziemy odejmować a, czyli tak. Czyli tu ma y jest 1 minus 3, to jest delta y, a na dole jest 2 minus minus 1. Czyli to jest minus 2 podzielone przez 2 plus 1 przez 3, czyli 2 trzecie. Czyli m jest 2 trzecie. Minus 2 trzecie, m jest minus 2 trzecie. No i teraz to, i teraz żeby znaleźć b, no to albo musimy podstawić x równe 0, prawda? Jeżeli x podstawimy 0, to y jest równe b. Aha, czyli spośród tych punktów, no widzimy, że mamy tutaj x równe 0, czyli to jest punkt, powiedzmy, c o współrzędnych 0 i 7 trzecich. Wobec tego b jest równe 7 trzecich. No i wracamy do naszego zadania, czyli tak, współczynnik kierunkowy jest minus 2 trzecie, a b jest równe 7 trzecich, czyli tutaj jest tak, minus 2 trzecie, a b jest 7 trzecich. Sprawdzamy doskonale. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań, do logowania się na naszym portalu, zdobywania tam punktów i odznak.